Kołowiś, Jacek Sobala, witam Państwa w szybkich mediach. Jest poniedziałek 29 maja. U mnie jest prawie 20 stopni za oknem. Ja tak mówię, bo tam są tacy niektórzy, co mają lepiej w tym Castelu Gandolfa, ale nie będziemy o nich w ogóle mówić dzisiaj. Dzisiaj o czym innym będzie. No stało się. Jak piorun w koperek pan prezydent podpisał, będzie komisja. Ja bym pragnął zwrócić uwagę na jedną rzecz, dlatego że mnie się wydaje, że chyba nikt o tym nie mówił. Proszę państwa, no my jesteśmy podzieleni, cały czas o tym rozmawiamy. Jaki jest ten podział, na czym on polega, dlaczego on jest... No tak, jesteśmy podzieleni, ale ta totalna opozycja, to ona jednak cieszy się szczególnymi względami tej władzy, dlatego że przecież to było tak, że Donald Tusk zażądał tego, żeby taka komisja do spraw badania tych rosyjskich wpływów powstała. Ja mam pretensje do PiS-u. To nie jest tak, że ja uważam, że PiS tutaj nie mogło tego szybciej załatwić. Mogło. No ale no nie załatwiło. No ale w końcu ta komisja będzie. Proszę? No tak, zażądał Donald Tusk, żeby ta komisja... Telekino, pokażcie proszę, czego żądał Donald Tusk w ubiegłym roku w październiku. W tej konkretnej sytuacji chyba tylko komisja śledcza, niezależna od pana Ziobry i od pana Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Dlaczego w ciągu 3 lat Polska została tak mocno uzależniona, pierwszych trzech lat rządów PiS-u, tak mocno uzależniona od rosyjskiego węgla? Dlaczego dzisiaj brakuje polskiego węgla? Dlaczego działacze partyjni i ich rodziny były zaangażowane w sposób tak jednoznaczny w import rosyjskiego węgla? Dlaczego nie zbadano rzetelnie na żadnym etapie śledztwa tych związków, które były ewidentne i potwierdzone, rosyjskich służb, zarówno z kelnerami podsłuchującymi, jak i z panem Falentą? Panie prezesie Kaczyński, to jest w interesie Polski, to jest w interesie opinii publicznej, ale także w interesie pana i pańskiej partii, aby nie pozostała ta wyjątkowo niepokojąca dwuznaczność, ten cień wiszący dzisiaj nad waszymi rządami. Ta taka bardzo przykra, ponura smuga cienia. To jest przede wszystkim w waszym interesie, aby publicznie i otwarcie wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że nad bezpieczeństwem energetycznym Polski tak naprawdę zawisła ta groźba ingerencji rosyjskiej i to ingerencji, w której uczestniczyły świadomie lub nie także takie osoby jak Falenta i niestety także ludzie bliscy szefostwu PiS-u. Tę sprawę naprawdę wy musicie wyjaśnić i musicie ją wyjaśnić szybko, natychmiast. Wzywam was do powołania Sejmowej Komisji Śledczej po to, żeby nikt w Polsce nie mógł snuć domysłów, że tak naprawdę władza PiS-u została tutaj zamontowana przez rosyjskie służby. No i bardzo dobrze. No. Wezwał, tak? I taka komisja będzie i tak jak powiedział, niekwestionowany lider demokratycznej opozycji, ona będzie niezależna od Ziobry i pana Kaczyńskiego. No Ziobry to wiadomo. Ziobro jest zajęty tym ryczeniem, a pan Kaczyński to tam no, gnębi kobiety i tak dalej. Więc też się tym na pewno nie będzie zajmował. Ja bym jeszcze na jedną rzecz pragnął zwrócić państwa uwagę, bo też mi się tak wydaje, że nie chwaląc się, nikt o tym nie wspomniał. Jak już ta komisja została no tak prawie że powołana, to Donald Tusk zapytany o to, czego się boi, a komisja ma badać rosyjskie wpływy, odpowiedział tym dziennikarzom,
bo to oni pytali, czego się boi, przy pomocy takiego rusycyzmu. Ciekawe, prawda? Komisja ma badać wpływy rosyjskie, a on od razu odpowiada przy pomocy rusycyzmu. To jak ja pokażcie bardzo uprzejmie, proszę, co powiedział Tusk, jak już tam zszedł z tej galerii w Sejmie? Panie przewodniczący, dlaczego się pan boi tej komisji? Mamy strategię na tę komisję. Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście dzisiaj tchórzy, którzy głosują za komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga. Nasza i obywateli. Zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali. Dziękuję. No, zobaczycie państwo, Państwo zobaczą, wy zobaczycie. No dobrze, stało się, proszę państwa. Prezydent podpisał ustawę o powołaniu. Oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie jej w życie, jednocześnie skieruje ją także w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się także Trybunał, tak powiedział prezydent. W moim przekonaniu takie ciało, taka komisja powinna też powstać na poziomie europejskim. Co na to Chyży Rój? Chyży Rój na Twitterze napisał od razu tak. Panie prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien pańskiego pałacu. Przyjdziecie, no, czyli ulica i zagranica. Zagranica też się od razu uruchomiła, bo to też jest ciekawostka. No ale o tym pan poseł Grochmalski mówił. Taka sama jest, jak to oni teraz nazywają, ta narracja mediów niemieckich, jak i tych kasabskich ruskich w tej sprawie. Oni bronią tego Tuska przy pomocy tych samych kalek. Jakie są inne reakcje? No, lewica zapowiedziała, że prezydent nie doczeka końca swojej kadencji, tak powiedział Czarzasty. Tak również powiedziała pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, że prezydent stanie przed Trybunałem Stanu i już zapowiedziała złożenie odpowiedniej ustawy w tej sprawie. Na antenie TVN-u 24 pan redaktor Bartosz Wieliński, ja to oglądałem, powiedział, że dzisiaj się zaczyna w Polsce dyktatura. No, zanotowałem sobie, dzisiaj się zaczyna. Wcześniej jej nie było, ale dzisiaj się zaczęła. Władza rozdaje pieniądze na faszystów, tak mówił. Obzywaniu przed oblicze tej komisji do pewnych lokali się nie chodzi. Dominika Wielowiejska napisała na Twitterze, celem ataku komisji może być każdy obywatel. Właśnie, ja nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale nie, powinienem takie rzeczy państwu przekazywać. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP rząd wprowadził nowe przepisy dotyczące budowy przydomowych schronów. W ich świetle od 2023 roku budowa schronu o powierzchni do 35 metrów kwadratowych nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższe przepisy dotyczą przydomowych schronów i ukryć doraźnych. Skoro pani Dominika Wielowiejska pisze, że celem ataku komisji może być każdy obywatel, a oni zezwalają na budowę schronów, no to może coś w tym jest. No generalnie te reakcje są takie, że tam wyzywają prezydenta od tchórzy, no, że to kompromitacja i tak dalej, że nie zrobi kariery międzynarodowej, o tym wszystkim już Kasia mówiła. Panie Andrzej Duda, hańba, tak oświadczyła Joanna Scheuring-Wielgus. Co za wstyd, Andrzej Duda to prawnik, adwokat, doktor nauk prawnych, chyba żart. To będzie komisja imienia Andrzeja Dudy i to on bierze na siebie odpowiedzialność za rozwalenie życia publicznego, polowania na czarownicę i wprowadzenie instytucji jaczejki politycznej. To po nim zostanie, tak Krzysztof Śmiszek napisał. Andrzej Duda, tchórz. Każdy będzie w końcu rozliczony ze swoich działań. To Monika Rosa. Duda stchórzył, oznacza, że nie jest samodzielnym politykiem. Podpisanie tej haniebnej ustawy wyklucza nas z demokratycznego świata. Nie pozwolimy na to. Spotykamy się 4 czerwca, a potem na wyborach koniec PiSu jest bliski. Wygramy, Dariusz Joński. Duda popełnił właśnie największy swój błąd polityczny, Barbara Nowacka. Skompromitowany prezydent Duda kompromituje się po raz kolejny wraz z Kaczyńskim, ciągnął Polskę na wschód. Poniesie za to odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu Jan Grabiec.
Prezydent Andrzej Duda podpisuje Lex Tusk i w trybie kontroli następczej kieruje go do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego przy Łębskiej. Wolne żarty. Prezydent podpisuje niekonstytucyjną ustawę i udaje, że teraz ktoś to będzie sprawdzał. Na przykład prokurator stanu wojennego Piotrowicz. Nie mamy strażnika konstytucji. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski tak napisał. Borys Budka. Kolejny raz strach przed prezesem i bezwzględne posłuszeństwo wygrały z normami konstytucyjnymi i elementarną przyzwoitością. W nawiasie jest małe P, a potem jest z wielkiej litery rezydent. Fatalna decyzja prezydenta Dudy. Podpisał niekonstytucyjną ustawę Lex Tusk. Fatalna decyzja Duda do końca funkcjonariuszem PiS Wanda Nowicka. Oni tak będą wmawiali, przez to wmawianie będą próbowali osiągnąć ten efekt, żeby im ktoś uwierzył, poza tymi lemingami, że to jest niekonstytucyjne. Polska nie ma, jest konstytucyjne. Polska nie ma prezydenta, to już tylko tchórzliwy podnóżek prezesa. No, tęgi łeb, Marcin Kierwa-Kierwiński to wymyślił. Andrzej Duda podpisuje ustawę, która pozwoli PiS-owi urządzić sąd kapturowy nad kim chce i jak chce, a także skierowuje ją do Trybunału. Przekroczony zostaje kolejny próg łamania praworządności w Polsce. Małgorzata Prokop. Prezydent Andrzej Duda skompromitował się, ale to pokazuje jasno. Ta władza nie cofnie się przed niczym, żeby zmanipulować wybory. Boją się tchórze. Chcą dorwać Donalda Tuska. Katarzyna Lubnauer. Ten człowiek podpisując Lex Tusk, ale abdykował właśnie z urzędu Witold Zembaczyński. No, pana stać na więcej. Przecież w końcu wiemy, jak to jest z pana cywilną odwagą. To jest ten jegomość, który jeździ z tymi 8 gwiazdkami na samochodzie. Prezydent Duda podpisze Lex Tusk, ale wyśle z prośbą opinię do pani Julii i kolegów. PiS idzie na całość. Kampania wyborcza będzie więc dużo ostrzejsza i spolaryzowana. To pani profesor, europoseł Lena Kolarska-Bobińska. Kolejny czarny dzień polskiej demokracji. Powoływanie się przez prezydenta Andrzeja Dudę na przypadki komisji śledczych w innych krajach Unii Europejskiej jest skandaliczne. Żadna z tych komisji nie powstała po to, by wyciąć opozycję z udziału w wyborach. Przyboczny Hołowni Michał Kobosko tak napisał. O, co napisał Roman Giertych. Nie wierzę w to, co zrobił ten człowiek. Prezydent RP uczestniczy w zamachu na konstytucję. Za tę ustawę zasiądzie pan na ławie oskarżonych, panie Andrzeju D. Złamał pan ustawę zasadniczą i popełnił pan ciężką zbrodnię. To zamach, znowu zamach majowy. Ustawa wprowadzająca sąd kapturowy nad politykami opozycji z podpisem prezydenta to fatalna decyzja. Miejsce tej sprzecznej z konstytucją, prawem międzynarodowym i zdrowym rozsądkiem bolszewickiej ustawy jest w koszu. Zielony Tygrys, Władysław Kosiniak-Kamysz. Biedroń co napisał? Biedroń napisał, prezydent Andrzej Duda postanowił podpisać Lex Tusk. To haniebne i nieodpowiedzialne działanie, którego konsekwencją dla polskiej demokracji systemu prawnego, będą naprawdę niszczące. No to jest słabiutko bardzo, to tak jak na Biedrania. Bolszewickie, pisowskie prawo w 40-milionowym kraju w centrum Europy wprowadzane w życie, a później będą płakać, że im zła Unia pieniędzy nie chce dać. Z KPO zostały już tylko pieniądze wydane na billboardy. Agnieszka Pomaska. No i na koniec, no nie mógłbym sobie odmówić, bo to jest w końcu trzecia osoba w państwie. Pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Senat odrzucił ustawę o badaniu wpływów rosyjskich z powodu jej niekonstytucyjności. Prezydent, który powinien być strażnikiem konstytucji, tę ustawę podpisał. To skandaliczna i haniebna decyzja, to początek pełzającego zamachu stanu i podważenie podstaw demokratycznej Polski. No i tak cały czas, proszę państwa, od rana do wieczora, o tym, że oni tam, a to jest naprawdę kuriozalne, wzywają do tego, żeby tego nie transmitować, to już państwu mówiłem, a pan prezydent podnosił to jako jeden z jego zdaniem najważniejszych argumentów, które do niego przemówiły, żeby właśnie te ustawy podpisać, że pani pan, czyli my, społeczeństwo, że mamy prawo się dowiedzieć, jak to było z tym gazem, że dlaczego my płaciliśmy więcej za gaz niż Niemcy, chociaż przeciętny Polak zarabiał mniej niż przeciętny Szwab.
Pan Mirek. Pan Mirek z Małopolski. Kłaniam się, panie Mirku. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie Jacku, cieszę się bardzo, że pan prezydent się naprawił, no po prostu. Wojciech Młynarski się kłania. Minęły lata, proszę pań, i chmurzyli co moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Czyli pan prezydent zrozumiał, że kiedy oni śpiewają to samo niby co my, ale nie to samo znaczy, że oni chcieli, jak ten pan, jak ta ust, ale mnie się wydaje, że na to, że pan prezydent dojrzał do tego, żeby wreszcie zrozumieć, na czym polega ta gra, ustawa, tak zwana ustawa Lex Żulczyk, czyli ten ostatni wyrok sądu, który pozwala nam mówić o panu prezydencie, tak jak to mówi prawo Żulczyka, czyli to, co powiedział redaktor Żulczyk, może każdy obywatel powiedzieć i będzie tylko wyrażał swoje ubolewanie nad tym, a nie będzie obrażał głowy państwa, czyli o panu prezydencie można mówić debil i to chyba do pana prezydenta dopiero dotarło, że należy zrobić porządek z sądami. Szkoda, że tak późno dojrzał do tego. Pan prezydent to samo powinien był zrobić z ustawą, pierwszą ustawą dotyczącą naprawy naszego sądu. Już byśmy mieli sąd normalny. Każdy obywatel mógłby przekazać swoje rzeczy do sądu. Gdyby miał sprawę, to by spokojnie złożył pozew przeciwko komuś i oczekiwał na prawdziwy wyrok, a nie wyrok tam raz z gruszki, raz z pietruszki. Czyli w końcu... Panie Mirku, a słyszał pan to, co powiedział prezydent tam w Połczynie? Dzisiaj to mówił, czy wcześniej? Dzisiaj był w Połczynie. Dzisiaj... Ja tylko słyszałem tą wypowiedź pana prezydenta, jak mówił o tym, że on nigdy nie słyszał o panu Żulczyku. A nie, no to pana Żulczyka zostawmy i tak dalej. Dobra, pozdrawiam serdecznie, bardzo uprzejmie dziękuję. Tradycyjne ukłony dla małżonki. Ja to przytoczę, dlatego że no być może państwo też byli w takiej sytuacji jak pan Mirek i nie słyszeli, a w Połczynie Zdroju pan prezydent powiedział bardzo fajnie moim zdaniem. Powiedział między innymi tak. Wybuchła niedawno w naszym kraju burza związana z powołaniem Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Nie bardzo rozumiem, jak kwestia zbadania rosyjskich wpływów na Polskę w ciągu ostatnich 16 lat miałaby zniszczyć polską demokrację. To raczej rosyjskie wpływy mogłyby zniszczyć polską demokrację, a nie komisja, która będzie to sprawdzała. Rozumiem, że politycy, którzy działali w interesie Rzeczpospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich 16 lat, którzy realizowali polskie interesy, nie boją się w Polsce ani żadnej komisji, ani żadnego trybunału. Bo ja się na przykład nie boję, bo nie mam ku temu żadnego powodu. Realizowałem i będę realizował polskie interesy. Zawsze, bez ustanku. I nikt mnie w tym zakresie nie zatrzyma. Mogą być państwo tego pewni. Kiedy startowałem w kampaniach, powiedziałem, chcę być prezydentem polskich spraw. Polskich. Tylko one mnie interesują. Najpierw interes Polski, mojej Rzeczypospolitej, moich rodaków, potem długo, długo nic, a dopiero potem jakieś inne interesy, gdy nasze są pozytywnie załatwiony. Taką kolejność przyjmuję. Andrzej Duda mówił też o porzucaniu ważnych urzędów w Polsce, żeby kontynuować karierę za granicą, na przykład w Brukseli. I powiedział tak, nigdy nie zrozumiem, jak można porzucić ważną funkcję w Rzeczypospolitej, ważny, odpowiedzialny urząd po to, by pracować gdzieś w Brukseli. Nigdy tego nie zrozumiem. Są granice pazerności na pieniądze. Tak mogłoby się wydawać. Widać, że niektórzy ich nie znają. Zapewnił, że nie zamierza się ubiegać o żadne zaszczyty, o żadną karierę międzynarodową.
o żadne zaszczyty na Zachodzie. Nie słuchajcie państwo różnych beznadziejnych i naiwnych dywagacji różnego rodzaju dziennikarzy i pożal się Boże polityków o tym, jak to Andrzej Duda chce objąć jakąś funkcję międzynarodową. Andrzej Duda zrezygnował z funkcji posła do Parlamentu Europejskiego po to, by zostać prezydentem Rzeczypospolitej. Sprawuje ten urząd z największą dumą, z państwa wyboru, za co z całego serca dziękuję. Możecie być państwo pewni, że danego słowa dotrzymam. Wracając do tej kwestii tych wpływów rosyjskich, prezydent powiedział tak: dla mnie w tej komisji najważniejsze jest to, że ona będzie pracowała transparentnie w obecności mediów, że w tej komisji, mam nadzieję, polski parlament składający się z przedstawicieli różnych stronnictw politycznych wybierze taki skład, który zada ludziom wezwanym właściwe pytania i ci ludzie będą musieli na nie odpowiedzieć. W państwa obecności i że będziecie państwo tego słuchali. Nie jest najważniejszy werdykt tej komisji, od którego będzie można było odwoływać się do sądu. I kłamstwem jest to, co mówią niektórzy dziennikarze czy politycy, że tam nie ma odwołania do sądu. Proszę państwa, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie to nie jest taki zły dzień ten poniedziałek, bo tych dwóch sędziów, o których wspominała Katarzyna z Sądu Najwyższego, którzy zrezygnowali, plus to, że pan prezydent podpisał tę ustawę. Naprawdę zabawne obserwować, jak u nich się to szybko zmienia, że Andrzej Duda, zanim podpisał, to był panem prezydentem. Jak tylko podpisał, znowu jest długopisem. No i to, na co już była zwracana uwaga w programie W Punkt, te groźby kierowane pod adresem urzędującego, jakby nie było prezydenta Rzeczypospolitej, że nie zrobi międzynarodowej kariery, że to mu zamknie drogę do jakiejkolwiek międzynarodowej kariery. No o czym to wszystko świadczy, to właśnie i sama Katarzyna i jej goście na ten temat już dużo mówili. Dobrze, zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy.